Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, jest kolejny projekt zakończony. Także dzisiaj tak, jak udało mi się przylepić te panele na ścianę. Tutaj mamy 8 sztuk, 400 bifacjalu, bo akurat takie miałem. Trudno, będzie w bifacjalu. Także mamy 3,2 kW na ścianie. Stodoły, cienie widać, tutaj już wszystko poogarniane. Ale to wszystko będzie na bieżąco w filmie, także lecimy z tematem. Także od początku, nie do końca, ale jednak od początku, pierwszy rząd paneli, czyli po 4 mostki na każdy panel. Mostki są cięte na pół całego, bo całe ma 30 cm, cięte na 15. Na dwa panele wystarczy w sam raz. Montowane do ściany kołki, szybki montaż 8x50, 4 kołki na jeden, że tak powiem, jedno mocowanie, to macie 4, 8, 12 kołków na panel. 12 kołków ma wytrzymać 20 kg napór śniegu, wiatru, co tam kto chce. To nie wiem, co by było, żeby to ze ściany wyrwało szybciej z tych klem, to powyskakuje z tych niby roweczków, a nie to się od ściany oderwie. Nie mam takiej opcji. No i dobra, jest 8-16 sztuk, także pierwsze 4 panele już czekają. Panele takie same jak tamte bifacjale, 405 W czekały 2,5 roku na montaż, gdziekolwiek, jeszcze tam ich parę jest, coś się wymyśli. Dobra, trzeba się brać za montaż. Pomocnik ucieka, małżonka pomaga, elegancko mi tutaj trzyma panele. Samemu źle, a nie z góra dół. Dobra, pierwszy rząd elegancko trzyma. Ja to robię na pojedynczych, bo jest mi po prostu łatwiej. Teraz sobie drugie dołożę, wymierzę mostki na górze. Już widzę, że na górze ściana ucieka, także to nie jest jakieś super równe. Tu sobie ucieka, tam sobie ucieka. Po prostu pustek, jeden tak, drugi tak, trzeci jeszcze inaczej. Ja mam to daleko gdzieś tutaj, prostowaj to do sznurka, bo to nie o to chodzi. Dobra, jadę, druga strona będzie gdzieś na tej wysokości, tutaj w cegle, także tu mam cegłę, w podstawie mam cegłę, tutaj mam pustaka, trzymać będzie jak głupie. No i jest drugi poziom, 3 sztuki, zobaczcie, cień jak sobie tutaj już wędruje, a teraz jest godzina 10, także po moim cieniu widzicie, że no już troszeczkę zaczyna słońce uciekać. I tutaj też się muszę na ten róg jeszcze przyjrzeć, jak mi będzie właśnie cień z rana padał, bo to jeszcze można te panele przesunąć. Także z perspektywy... Oj, muszę uważać, żebym nie spadł. O. Także już fajnie to wygląda. Tam tu jeszcze jeden. Niestety dwa mi się... tak powiem, zmieszczę się na ciasno i to nie będzie miało żadnego sensu. Tutaj też jest ta strona, widzicie, tu jest więcej miejsca, tam jest mniej, zaraz idziemy na to bardziej uzmysłowie, o co chodzi. I no i tutaj cały czas ten cień się tutaj trzymałem, patrzę na cegły, nie? Tutaj tak dwie cegły trzeba było liczyć cały czas, tutaj z oddolnego dwie cegły, no tutaj tak troszeczkę rano będę widział, jak mi wyjdzie, bo tu też mam odsunięcie do przodu 9 cm. Także idzie elegancko robota. O, tak to właśnie z dołu wygląda, widzicie, tu jest więcej miejsca, tu mniej. Specjalnie zrobione przesunięcie, bo mnie bardziej to słońce tu po południu interesuje. W zimie to wstaje praktycznie tak o, a tutaj mnie łapanie tego właśnie tego cienia. Także nie wiem, czy jeszcze tych paneli delikatnie przesunę, tylko że to tak będzie ze 3 cm. A później jak ten cień idzie, to on i tak goni jak durny. No i do góry wsadziłby dwa, ale pod dach. I to nie ma w tym momencie żadnego sensu, także pójdzie jeszcze jeden tutaj. I tyle. Będzie 8 paneli. 8 paneli to będzie jakieś 350 V. Jak dla mnie elegancko. Później tutaj chmurka koiec będzie. Tu będzie ze starych paneli zabudowa zrobiona. Tu będę sobie mógł powiesić ze dwa jeszcze, z tej strony na przykład panele. Kogut z pieprzej, ten kogut to jest durny.
Powiem wam. Zaraz go tutaj. On jest durak. Poszedł. Już. Spodoba. Czekaj. Czekaj. On jest durny. Już nie jedna walka z nim była i szkoda się męczyć. Tu nie wiem, czy za dwa panele później założę, to wszystko poogarniam. I tutaj mam jeszcze tą stronę stodoły. Chodzi panele dwa w tym kierunku, dwa w tym kierunku, bo ja mam regulatory jeszcze MPPT. I po takie regulatory, takie cztery panele śmiało mogę sobie podpiąć. Nie wiem, czy nawet sześć nie mogę pod niego podpiąć w różnych kierunkach, bo nie przekroczę amperów. Wolty będą dalej te same. No i tutaj za ścianą jeszcze swego czasu była stajnia była. Krowy, byki, świnie, inne rzeczy. Teraz tam jest nawalone wszystkiego. A ja myślę tam teraz to wszystko ogarnąć i tam jakoś moja małżonka chce zrobić pracownię, a ja tutaj wszystko przenieść. Tutaj falowniki chcę przenieść i w ogóle po prostu wszystkie magazyny. Tam tylko, tam zostanie tamta instalacja. Opala. Tam jest 6, jak tamtą pompę ciepła kolega przybierze, przyjedzie, zabierze sobie, to będzie 9 paneli. Także już tam też będę miał fajną moc, 9-10 paneli. 3-6 kW będzie i w bunkrze zostanie jednofazowy falownik. I tam co będzie na razie pod niego podpięte, teraz jest bateria deje. A tu się przeniosę ze wszystkim, słuchajcie, bo tutaj tak, mam ten kierunek. Mam dwa solar trackery, czyli już mogę te linie skrócić do domu, już tego DC wtedy nie będę ciągnął. No i mam tą do stronę, no i mam jeszcze jeszcze finalnie, powiem wam, coraz bardziej mnie to, powiem wam, kusi, ale to już tak naprawdę w netmeteringu, netbillingu. Czekaj, kodu, czekaj, on jest, chłopak, idź, bo on jest bojowy, pilnuje kurek, nie? Także jest fajny chłopak, tylko durny. A nie chcę z niego rosołu robić. O, co to, kot mi właśnie po butach. No i tu jest potencjał dachu. Dach, powiem wam, w ostateczności. Jak tutaj wszystko ogarnę, to nie wiem, czy ty w pionie jeszcze nie zrobię. Tu, takiej właśnie wiszącej z tej strony. To tu muszę cały czas bardziej tamtej strony się trzymać. O, stąd tam. A się wszystko też poogarnia, bo później solar tracker cieni. Tamte drzewa sobie można tam czubki poobcinać i to słońce ten solar tracker mi cieni tutaj, jak już jest kurnik. Czyli tutaj na kurniku nic nie będę wieszał, albo dam dwa panele pod MPP trackera, czyli dwa tutaj, dwa tutaj, dwa tam, sześć paneli pod 60-amperowego MPP trackera pod 100 V i jeszcze mi zostało chyba 6 paneli. Albo jakieś inne, może będę miał panele, może jakieś pojedyncze będą, 600 i wtedy po 3 założę tylko, nie? Zobaczę, na razie robię z tego, co mam. Zostało mi jeszcze chyba, chyba 6 tych 400, jakoś tak, i plus tamte 2, około 8. 6 mi finalnie zostanie, tutaj założę 8 i tam założę 9, to 6 mi zostanie. To coś z nimi zrobię. Nawet po tego trackera w każdą stronę, kierunek świata, on nie będzie tego obciążony, a zawsze coś będzie łapał. No zobaczymy. Dobra. To co? Podokręcane klemy. Idę się kawy napić i chyba do szwagra po rusztowanie pojadę. Jeszcze ten jeden palen zamontować. Ja to nie będę z dramin skakał. Tutaj do szwagra daleko nie ma, 70 km. Podjadę. Teraz z elektrykiem to mam gdzieś. Energii jest na tyle. To podjadę, przyjadę. Może nawet dzisiaj to jeszcze skończę. Zobaczymy. Skaczą, wariują, także 100 km później nie ma to jak kangur, pakujemy do oporu, ciutą kiteł, dzieciaki się bawią. Także do ładowanka trzeba zapiąć gada, bo jeszcze słonko świeci, a tu już zaszło, o, tu już kompletnie cała instalacja w cieniu, także nie wypatrzę sobie tego cienia tam, ale to się nic nie dzieje, jutro też będzie słońce, bo nie, także na spokojnie się ogarnie. No i raz, dwa, ostatni panel, kurde, powiem wam, pozycję mam dogodną, słoneczko pomału zachodzi, o tutaj właśnie, stamtąd wieje, zawsze wieje stamtąd, ale dzisiaj nie wieje, także i kiedyś może jakaś turbinka postoi tam, w tamtym miejscu, albo tam na rogu działki, żeby to śmigło nikomu tutaj nie bruździło, tego cienia nie rzucało. No to co? Wieszamy, ostatni panel. No i chyba finał.
mamy 8 sztuk, 400 W, czyli czy 2 kW, dobrze liczę, czy źle liczę? 8, 16, 32, czy 2 kW. Niestety, zobaczcie tutaj, jakby wyszło, to by, no jakby było takie przesunięcie jak tutaj, o, tu ładnie by się zmieścił, niestety tutaj brakuje, pod sam dach wyszło. A niżej i tak już nie zejdę, bo na dole mam okna. Okej, nie chcę przysłaniać, bo one mają być użytkowe. I tyle, nic nie do wymyśla. Dla mnie to jest optymalnie. Ani w prawo, ani w lewo. Tak musi być. Zimą na ten panel będzie cień i tak tracker rzucał. Także nie wiem, czy go sobie później nie zrobię. To bo muszę poobserwować to wszystko tak naprawdę. Bo mogę sobie jeszcze go zrobić na ten... może na regulator osobno, a może jakieś te, jak to się nazywają, optymizery się uda załatwić. I połączenie też jest w pętle. Połączenie jest takie, że mamy tak, minus, minus, plus. Tu mamy tak, tu mamy tak, tu mamy tak i później ten przewód idzie do tego na górze. Później idzie tu, idzie tu. Ten idzie do tego na górze tutaj, ten dolny idzie do tego tu, ten schodzi tu i schodzi na dół. Dlatego mam obydwa od razu, obydwie końcówki, nic nie musiałem żadnych przewodów przedłużać. Pętla jaka tu się zrobi, to z tymi pętlami to powiem wam, już jest dużo historii, nie historii. Fachowcy pewnie mnie będą chcieli zjeść. Ale z tego co ja wiem, to sławka 40 kW robione przez firmę i mierzone. Jest całe w pętli zrobione. Także na DC tak ta pętla nie do końca. Dobra, pomiar jeszcze. Rusztowanie chyba do jutra zostawię. Chyba sobie jeszcze na to słonko zobaczyć mniej więcej, żeby to dwa razy nie rozbierać. I zaraz jeszcze zepnę stringi. Tylko muszę teraz coś innego i zrobić. Jeszcze pomiar chyba wam wrzucę. No, się okaże, że coś nie tak i trzeba będzie iść te kable. No i trzeba potrytkować jeszcze, o, połapać, bo przewody są na razie porzucane za panele, także ile dam radę powyciągam, połapię, reszta będzie sobie za nimi wisiała. Tam i tak ani wiatru, ani niczego, to ani śniegu, to nic im tam kompletnie nie będzie. Dobra, no to lecimy dalej. 7 rano i jak widzicie, o, elegancko. Normalnie jakby to od linijki tam wycelował. Cień jest za panelem, ale panel jest odsunięty, także nie ma co już w prawo tego przesuwać, jest idealnie. Także jeszcze dzisiaj ma być pogoda i ten drugi cień muszę jeszcze złapać ogólnie na filmie. Później jeszcze pokażę wam pomiary. No i tyle, także to co z rana się dzieje u mnie, jak widzicie, południowy wschód, słoneczko atakuje, ale tam jest delikatne zacienienie jeszcze od drzew. Drzewa kiedyś będą wszystkie posprzątane, bo ogród z tyłu myślę tam zrobić cały. I także słoneczko atakuje już nam tutaj, słoneczko atakuje tutaj. No i oczywiście solar trackery zawsze w słońcu, na jednego, na drugiego słoneczko atakuje. O, jeszcze tam jest zacieniony od tego. No się przed chwilą przestawił, ale jeszcze tam jest róg zacieniony. Także nie takie proste tego wszystkiego nastawiać, bo cień krąży wszędzie. Rusztowanie rozebrane, panele spięte, także idziemy zobaczyć. Będzie co z tego, czy nie? 8 paneli, 368 V. To nam wychodzi, bo jakieś 46 na panel. Jakoś tak mniej więcej. To by tam przeliczyć na szybko. Ale jest ok. I o, kita, cześć, uważaj. Trzeba to wszystko poogarniać. Będzie. I praktycznie czekam już na... O. Już się zbliża. Zbliża się z drugiej strony. Jest godzina która? 11. Właśnie to co najgorsze się zbliża. Tylko teraz już jest... co teraz mamy? Marzec? Marzec już mamy. 22 marca, tak? Chyba tak. Gdzie nie pomyliłem miesiące. Słońce już jest wysoko. I ja już ogarniam z tej energii co jest solar trackerów. Także no mówię, no tutaj nie ma ideału. Nie będzie nigdy ideału. Na razie jest jak jest i nie ma źle, powiem wam. Tutaj mamy 3, tutaj 3,2, tam będzie 3,6 kW, także macie 6-8 kW będzie w jednym kierunku. Będzie elegancko. Czekam jeszcze na ten cień i
i kończymy tą męczarnię. No i tyle. Znaczy no, tutaj będzie ciekawie, ten widzę, jak to będzie wyglądało, jak podłączę. Widzicie, na rożek już tutaj wchodzi cień i ogólnie będzie wchodził i tutaj, i za chwilę też na dole będzie wchodził. Także to jest, że tak powiem, najbardziej optymalne i tyle. Także lecimy dalej z tematem, tutaj ogarnięte. Co dalej? Trzeba to wszystko ogarnąć, deski pozrzucać, fager przyjedzie zadowolony, bo będzie już na przyszłą zimę jeszcze suchy opał. No i tyle, także ja lecę z tematem dalej. Szczęścia, zdrowia, do następnego.